Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Taka oto sytuacja. Byłam ostatnio na spotkaniu towarzyskim. Rozmawialiśmy, gdy nagle ktoś zadał mi pytanie, na które nie chciałam udzielić odpowiedzi, ale nie umiałam wymigać się od tej odpowiedzi. Byłam potem na siebie zła. Inna sytuacja. Powiedziałam komuś coś, co zostało odebrane inaczej, przeciwnie do moich intencji. Było mi potem też źle i smutno. Zawsze wtedy, po takiej sytuacji, gdy wracam do domu, zaczyna się. Analizuję, trawię, przewijam taśmę tamtego zdarzenia bez końca i piszę nowy scenariusz. Zastanawiam się, jak powinnam zareagować, co powiedzieć, takie swoiste, a co by było gdyby. Wykańcza mnie to. Mój analityczny umysł nie pozwala mi spokojnie zasnąć, bo dalej analizuję całą sytuację. Na drugi dzień jestem przybita, smutna, przygnębiona i nadal myślę. Czy ktoś z Was też ma tak jak ja? Podobno przeżywanie trudnych wydarzeń z przeszłości jest zupełnie naturalne. Ludzie często nie potrafią się z czymś pogodzić i nie myśleć o tym, ponieważ czują się zranieni albo zdezorientowani lub zaniepokojeni. Osobiście mam chyba trudności czasem z akceptacją rzeczywistości, zrozumieniem swoich uczuć lub znalezieniem sensu w tym, co się wydarzyło. Zapytacie mnie, ale dlaczego tak masz? Nie wiem, może to głupie, ale ja już tak po prostu mam. Trawię bez końca. Dowiedziałam się o pojęciu najwyższej prawdy. Jest to stan, w którym osoba osiąga zrozumienie, że wszystko, co się wydarzyło i wydarzy, jest ze sobą powiązane i zależne od siebie. No cóż, nie osiągnęłam chyba jeszcze tego zrozumienia. Często rozmyślam o tym, co się zdarzyło, a same zaangażowane w całe zdarzenie osoby najczęściej albo w ogóle już niczego nie pamiętają, albo w ogóle ich to nawet nie obeszło. Jeśli tak, to dlaczego ja ciągle do tego wracam? Przecież ciągłe analizowanie przeszłości i martwienie się o nią może prowadzić do utraty radości z życia, a ja chcę być osobą radosną. Dlaczego nie odkreślić wszystkiego grubą kreską i powiedzieć sobie: to było wczoraj, trudno, stało się. Jeśli nikt przez to nie ucierpiał, a czasu nie da się cofnąć, to dziś jest nowy dzień. Przecież te negatywne wczorajsze emocje nie przyciągną niczego dobrego dzisiaj. Koniec. Czas to skończyć. No właśnie, tylko jak? Jednym ze sposobów jest praktykowanie uważności, czyli świadomego i akceptującego podejścia do swojego doświadczenia. Było wczoraj nieprzyjemnie, to prawda, ale to już przeszłość. Dziś jest teraz i ode mnie zależy, czy będzie to dobry, nowy dzień. Uważność może też pomóc w zrozumieniu swoich uczuć i skupieniu się na teraźniejszości. Innymi sposobami radzenia sobie z trudnymi emocjami mogą być rozmowa z bliskimi, medytacja, joga, muzyka albo po prostu aktywność fizyczna. Czasem powiedzenie o swoich doświadczeniach drugiej, bliskiej osobie pozwoli Ci spojrzeć na dane zdarzenia jej oczami i przepuścisz je przez jej filtry. Jeśli to Cię jednak nie przekonuje, to znajdź swój sposób na wyrażenie własnych emocji. Zajmij się czymś nowym lub czymś, co Cię interesuje, bo to pomoże Ci zapomnieć o tym zdarzeniu i skupić się na teraźniejszości. Możesz spróbować malowania, pisania, gotowania, czytania lub innych działań, które sprawiają Ci przyjemność. Podobno niektórzy piszą dziennik. Pomaga to w uporządkowaniu myśli i emocji oraz zrozumieniu, co Cię martwi. Możesz zacząć na przykład od prostych pytań, takich jak: co mnie dzisiaj zmartwiło lub co mnie dzisiaj ucieszyło, i zapisywaniu swoich odpowiedzi właśnie w dzienniku. Pisanie może pomóc nie tylko w zrozumieniu, co Cię martwi, ale i jak możesz sobie pomóc. Pamiętaj, że każdy ma swoją własną drogę do przezwyciężania trudności i nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które będzie działać dla każdego. A jak i to nie pomoże, to znajdź grupę wsparcia. To mogą być dobre koleżanki, które wysłuchają Cię i powiedzą Ci jedno zdanie, które Cię odblokuje i zamknie spiralę Twoich myśli. I pamiętaj, zaakceptuj to, co wydarzyło się wczoraj, uwolnij dzisiaj i zacznij żyć. I uśmiechaj się do siebie, a zobaczysz, że świat uśmiechnie się do Ciebie. Za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejną środę.